Magdalena Ogórek ostatnio zdecydowanie nie ma łatwego życia. Niedawno wszystkie media rozpisywały się o tym, jak protestujący pod siedzibą TVP zagrozili jej przejazd i obkleili auto nalepkami, a właśnie pojawiła się informacja, iż jej mąż usłyszał bardzo poważne zarzuty, grozi mu nawet 8 lat więzienia. Magdalena Ogórek po przygodzie z polską polityką została dziennikarką i prowadzi jeden z cieszących się sporą oglądalnością programów, i pojawia się w programie satyrycznym w telewizji. Jej poglądy polityczne uległy nagłej zmianie, co wypomina jej wielu Polaków. Ciężko również powiedzieć, by prezenterka miała nadmiar szczęścia, niedawno weszła w sam środek tłumu protestujących pod siedzibą Telewizji Polskiej, o czym rozpisywały się wszystkie polskie media, a teraz na jawę wychodzi kolejna afera blisko niej. Okazuje się, że jej mąż, były poseł, Piotr M. właśnie usłyszał bardzo poważne zarzuty prokuratorskie, a w tle pojawiają się gigantyczne pieniądze. Magdalena Ogórek z pewnością w najbliższym czasie nie będzie miała ani odrobiny relaksu i odpoczynku od kłopotów. Magdalena Ogórek znowu na tapecie, tym razem chodzi o jej męża Piotra. Był swego czasu kanclerzem prywatnej uczelni w Jamoda w Warszawie. Studenci uczyli się tam tajników mody oraz sztuki kulinarnej, jednak współpraca jednostki z mężczyzną zakończyła się w trybie natychmiastowym, na skutek oceny jego pracy i działalności. Twierdzą władze uczelni, miał on przywłaszczyć mienie znacznej wartości oraz wyrządzić szkody majątkowe. Teraz okazuje się, że Piotr M. usłyszał prokuratorskie zarzuty niegospodarności, za które grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Jak podają media, miał on narazić placówkę Viamoda na kolosalne straty, które sięgały 989 tysięcy złotych. Dalsza część tekstu pod galerią i filmem śledztwo w tej sprawie ciągnie się od lat. Pierwsze informacje w tej sprawie pojawiły się już kilka lat temu. Viamoda powiadomiła o swoich podejrzeniach prokuraturę okręgową w Warszawie, a ta początkiem 2015 roku wszczęła śledztwo. Jak podaje Wirtualna Polska, po 3-letnim postępowaniu mężczyzna ostatecznie zasiądzie na ławie oskarżonych. Śledztwo prokuratury okręgowej Warszawa, Praga zostało zakończone w dniu 16 października 2018 r. skierowaniem do Sądu Rejonowego Warszawa, Praga Południe aktu oskarżenia przeciwko Piotrowi M. Zarzuca się mu zawarcie w latach 2012-2014 czterech niekorzystnych umów z podmiotami zewnętrznymi oraz wykorzystaniu środków finansowych na cele niezwiązane z działalnością uczelni niepublicznej, której sprawami majątkowymi się zajmował, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury Marcin Saduś w rozmowie z Wirtualną Polską. Zobacz także, kim jest mama Agnieszki Chylińskiej. Wykonuje bardzo niewdzięczny zawód. Małgorzata Kożuchowska pokazała partnera. Fani osłupieni wiedząc, kim jest Trzyga Media, duży sukces firmy, szansa na karierę dla młodych źródeł.